No cóż, miniona noc, a w zasadzie dzisiejszy ranek jest kolejnym gwoździem do trumny kamienia węgielnego pod porażkę tych niedowiarków, którzy poddają wątpliwość istnienie świętego Mikołaja. No, nie ma się co dziwić, chamstwa na tym świecie nie brakuje. No, w moim głosie może pobrzmiewa pewna nutka triumfalizmu, przepraszam, ale się nie mogę powstrzymać. Oni, ci ateiści Mikołajowi, pytają, czy ktoś kiedyś widział świętego Mikołaja. Utrzymują, że to taka bajka o smoku wawelskim. Ale słuchajcie, no niby smoka nie było, a pomnik ma, więc haha, ho, 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 raczej smok był, prawda? Niewierzący w Mikołaja mówią, zgarnijcie dwóch dowolnych Mikołajów na mieście, umieśćcie ich w oddzielnych pokojach, jak wytrzeźwieją, zadajcie parę pytań o renifery, sanie, skąd pochodzą i porównajcie odpowiedzi, a sami zobaczycie. Tak mówią. Ale oni mówią o przebierańcach, którzy dorabiają sobie u prawdziwego Mikołaja. Ale ja oprócz prezentu mam jeszcze, powiedzmy sobie, materialny dowód na istnienie świętego Mikołaja. Bo tak, Mikołaj zwykle przychodzi przez komin. Ja nie mam komina, więc jeśli do mnie przyszedł, a przyszedł, bo mam prezent, to musiał pofatygować się przez system centralnego ogrzewania, czyli przez kaloryfer. A powszechnie wiadomo, że jak Mikołaj przychodzi przez kaloryfer, to on jest później zapowietrzony. Kaloryfer, nie Mikołaj. I właśnie dziś rano moje kaloryfery były zapowietrzone. Jeśli to nie jest dowód na istnienie świętego Mikołaja, to ja już nie wiem, co jest. Ja już nie wiem, co jest, słuchajcie. Prezenty opadają.